wieczorny, kochani. Witam się z wami serdecznie na moim kanale. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Witam się z wami serdecznie na kanale 60 Beauty 60+. Kanał jest dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. W sumie każdy może coś znaleźć, tak mam wrażenie, dla siebie u mnie na moim kanale. Ja jestem twórczynią, jak to się pięknie mówi. Jestem Marga i mój elegancki wiek wynosi 64, coraz większy plus. Kochani moi, z czym do was dzisiaj przychodzę? Ano, przychodzę do was dzisiaj, z tą paletką Victoria, wydaną przez Glam Shop, paletką charytatywną dla Wiktorka, żeby mu nazbierać na, kochani, na lekarstwa pieniędzy. Bardzo fajna decyzja i bardzo fajny pomysł, kochani. Widziałam na dwóch czy trzech kanałach już makijaże robioną tą i mówię, no kurczę, teraz następnym razem, nie, jak zaplanowane miałam to czy tamto, to będę to zrobię makijaż właśnie tą paletką Victorią. No i kochani, się zaczęło się szukanie, gdzie ja ją położyłam, gdzie ona leżała, gdzie ona jest, matko jedyna, wiecie co, wkurzyłam się sama na siebie, bo tak ze mną jestem i zamówiłam paletkę numer 2, żeby mieć, żeby się pomalować, a dla Wiktorka to jest jeszcze, kochani, jeszcze lepiej. Także ta paletka idzie do, kochani, losowania podwójnego na 3000 subskrybentów i na 4 lata, które minęły 4 stycznia. Także będzie takie solidne losowanie. Tam się, nie, opowiadajcie o mnie, no do tych 3000 to ja bym chciała bardzo chętnie dobić, nie? To są słocze, kochani. Znowu głupio założyło mi się rękawy. Świecące są 3, w tym ten środek. To jest chyba toperek. Te złotości nie są takie oszałamiające. Taka normalna paletka na co dzień, moi drodzy. I zobaczymy, co my sobie tym na twarzy zrobimy. Na twarzy chwili obecnej mam, kochani, upiększacz z Glam Shopu. A zatem co? Zaczynamy, kochani, od tego. Pod brwiami mam troszeczkę, odrobinkę białego korektora z Revolution i to jest jak na razie wszystko pod okiem pielęgnację, a na tym jasny kolorek, żeby po prostu zagruntować sobie byt dla reszty z tej paletki. Od kiedy zaczęłam naprawdę minimalne ilości używać, no i oczywiście, że tonikiem, no te czyszczę, nie, te powieki, to po prostu nic się w nic nie zbiera i później makijaż wygląda, nawet u mnie, starej baby, całkiem nieźle, nie? No to zaczynamy, moi drodzy, biorę ten pomarańczowy, taki ładny kolorek i sobie go nad zgięciem powieki, nie? Nie, nie. go sobie tutaj tak se daję go, nie? Rozprowadzam po tym, co tu rozprowadziłam. Czego chcesz, dziadu kaprawy? Simon. Co to za combination tam? Wzięłam wczoraj, on mamy takie ulubione, mają saszetki z płynnym smakołykiem, nie? I one go uwielbiają wręcz. Słuchajcie, leżały na zmywarce.
i wzięłam ciapki, jak najciszej po prostu wzięłam je, żeby dopiero później usiąść, żeby oni usłyszeli, że to otwieram. Słuchajcie, tak to uwielbiają, że naprawdę gołym uchem tego nie usłyszysz, a oni obydwoje już. Już, teraz dostaniemy ratunku, dostaniemy. No Boże, co za cudoki, to się w głowie nie mieści. Simon, łazisz mi tu i kłaki roznosisz. Od kiedy tutaj mam moją garderobę, część garderoby przetargałam, bo jak robię filmy, to się przebieram, żeby wyglądało jakoś inaczej. Okej, okay, teraz spróbuję się z tym brązem. Tu mam takie fajne z Nabli, są bardzo fajne te pędzelki, a zamówiłam sobie z Boho Beauty, ale tylko do oczu, bo tych takich puchatych, włochatych to ten to mam, nie? No i biorę ten brąz i staram się mniej więcej zobaczyć, żeby było tak samo, nie? No jest to lekki problem. Też taki fajny plaskaty i one mają sztuczne włosy, ale są świetne, są miękkie i bardzo ładnie się je rozprowadzają. Poza tym bardzo ładnie były opakowane, nie? Bardzo ładnie wydane były, więc ja, moi drodzy, oczywiście musiałam kupić. Tutaj dodamy trochę tego brązu, tak żeby było, nie? I tak wszystko. O. No, to się wyłączy. Te oczy chciały być takie same, ale one nie chcą. Są tak wredne, że to się w głowie nie mieści. Teraz jeszcze raz tym pomarańczem przyjadę i po wszystkim i po prostu, nie? Tak jakbym rozblendowała. O. Żeby ten kolor się jednak wyróżniał, ale... z tego pomarańczu, żeby się wyróżniał, nie? A mimo wszystko tutaj na dole było ciemniejsze, tak sobie wymyśliłam. Głupio sobie wymyśliłam, bo ja, moi drodzy, niestety, ale czasy, kiedy mogłam sobie coś malować na oczach, to bezpowrotnie minęły. No co tu się dużo oszukiwać, sami powiedzcie. Nie? Co, jak mawia Marga Eska zawsze? Że blendowanie jest najważniejszą czynnością w makijażu. O, po prostu. Blendować można w stare ślepia. Tak jak ja teraz to zrobię, to wezmę jeszcze raz tej jasnej i tu będę blendowywać, kochani, jasny kolor, nie? Żeby nie było widać, moi drodzy, strasznie tych zmarchów. Nie można po prostu do środka jasny blendować, matowy i o. Żeby nie to, że mam fioła na punkcie świecących, to matowy by spokojnie starczył, nie byłoby krzyku, tylko żeby to lewe oko lewe. Nie uzawiło, no. Okej. Okay. To by było tak. I teraz ja sobie sięgnę po Carrary jeszcze. I tak, żeby to wyglądało. Tak mi się podoba. No co, ja na to nic nie poradzę. Tak mi się wydaje to oko większe, takie ładniejsze. I o, i o, i o. Co wam mogę powiedzieć? Radosną nowinę, że w końcu czuję się naprawdę jak emerytka. Ciągnęło się to, kochani, ponad rok. Walka z moją ex-firmą. Wiecie co, taki początek, jak i koniec miałam w tej pracy. Pierwszego dnia, jak przyszłam, to popatrzono się na mnie i zapytano się, co ja tu właściwie robię. Przyszłam pracować, mówię, nie?
nam i zrobiła histerię, że jak to ona nic nie wie, że tutaj ten przyprowadza, i przyjmują do pracy, ona nic nie wie. O Jezus Maria, kochany Boże, jak ten, zbieram się, no to dobra, mówię, to ja się zbieram, idę do domu, jak tutaj mi idzie. Nie, zostań, no. I powiem wam, że się 3 miesiące, tak, bo to był listopad, grudzień, styczeń, luty. 3 miesiące się męczyłam tam z tym towarzystwem w tym dziale. I w końcu, pamiętam, w Sylwestra miałam dyżur razem z szefem, z no takim szefem, drugim szefem moim, o, w ten sposób. No i tak sobie siedzimy, opowiadamy sobie żywota nasze i to i tamto, nie, ja mówię, że ja tutaj, ja jestem, szukam pracy, mówię, bo tutaj to jest strasznie po prostu, tu się do ciebie uśmiecha, a jak odejdzie, odwróci się, czy ta jedna osoba odchodzi, to już obgadują. No coś strasznego po prostu. Poza tym mówię, tak mnie wprowadzali w to, żebym się tylko, broń Boże, nie nauczyła. No opowiedziałam to i tamto. On mówi, o poczekaj, mówi, ten mój szef będzie dzisiaj tutaj. I ja mówię, ja tutaj sobie z nim pogadam, nie? No i mój szef przyszedł był, którego tylko przez telefon słyszałam. I kiedy, no to w sumie tego nie widziałam, tylko że, tak, później go słyszałam tylko przez telefon. I on mówi właśnie, słuchaj, mówi, ona ma zupełnie inne kwalifikacje, co ona tu robi, ona się marnuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to siedział, pomyślał, tak mówi, no teraz mamy, od 1 lutego przejdzie pani do innego działu. No to do mnie mówi, przemęczysz się, nie? Ten do tego 1 lutego, ja mówię, no, w Sylwester. Styczeń oczywiście, nie? Okazało się, że się miesiąc przeciągnęło, od 1 marca pożegnałam ten dział i nigdy więcej w nim moja noga nie postała, bo bym tam oszalała, nie? Coś potwornego. No i tak zaczęło się rzucanie mną to tu, to tam, aż w końcu trafiłam tam, gdzie przepracowałam szczęśliwie z przerwami, znaczy jakby odjąć przerwy, no to 12 lat, moi drodzy, bo po pierwszych chyba 4, 5 latach, nie 3 latach, bo ja 2 lata się tułałam, to kupiłam sobie, kochani, tu klej na łapkę i sobie tu wysmaruję. No w każdym razie, tak jak mówiłam, po 3 latach, na 1,5 roku pracowałam gdzie indziej, znaczy firma ta sama. Firma, to jest firma usługowa, no. Tak to trzeba powiedzieć, nie? Że to jest, no Lajstum, to jest usługowa firma. Ten biorę, no po prostu na palcu wygląda, a patrzcie na oko i na kleju, no po prostu załamka, dzika radość, co ja gadam. No i na te 1,5 roku pojechałam, raz, że było daleko, było 52 km do roboty w jedną stronę. Dobra, okej, w Niemczech to jest normalne. Znam ludzi, którzy po 100 dojeżdżali do roboty i ten, nie? No i przy okazji właśnie musiałam kupić samochód i to też było dobrze, bo musiałam się za kierownicę i to też było dobrze, bo się bałam panicznie po wypadku. I moi drodzy, tak sobie ten, w sumie to mi na dobre tylko wyszło z tym samochodem, jeżdżenie i tak dalej, nie? No ale tam moi drodzy, kierownictwo to bało się mnie, że ja w końcu pójdę i ich zgłoszę, bo to były, tam się cuda działy, nie? W rezultacie z tego strachu, że zgłoszę, dał mi naganę. Tam mówi dziadzisko naganę. Słuchajcie, jak ja go poznałam, tego chłopa, to nikt z nim nie chciał rozmawiać w dziale, nie? Nikt z nim, tylko ja z nim rozmawiałam. I on myślał, że ja taka będę, wiecie, jakaś głupia i będę mu nie wiem co ten, nie? Jako podległa. Ja mówię, ja byłam w innej firmie przez 3 miesiące na kierowniczym stanowisku i powiedziałam dziękuję, do widzenia. Cześć, ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję kierowaniem ludźmi, bo do więzienia bym poszła, pozabijałabym, no i tyle. Dobra, teraz biorę ten. No.
No i dał mi nagana, z tą naganą poszłam do adwokata. Adwokat do sądu i jeszcze wtedy nie. I sąd, i 2 tygodnie później druga nagana. No to ja znowu do tego adwokata, a ten sam sędzia. Nie? A ja to pani widziałem już. No dobrze pan widział, panie sędzio, szanowny, już tu byli. No i właśnie po ten, na tej drugiej sprawie, za drugą naganą, wyrokiem sądu zostałam skierowana z powrotem na lotnisko. I to tam ja do pracy miałam 8 kilometrów, także w jedną stronę, nie? A nie 52 w jedną stronę tam, gdzie pracowałam. Okej. No i tym sposobem wylądowałam z powrotem na miejscu, przy którym 3 lata ostatnio pracowałam i zawsze chciałam tam pracować. Tak się, wiecie, pracowało. Następne 11 lat? Coś koło tego. Ja byłam niezależna od nikogo. Swój grafik robiłam sobie sama, znaczy sobie i kolegom, których miałam w tym. Żadne z nas nie było, że tam ja kierownik, a ja tam nie wiadomo co, nie? Po prostu każdy był na takich samych zasadach. To było miejsce, które mi najbardziej właśnie odpowiadało po tym, że sama podejmowałam decyzję. I ja za tę decyzję byłam, proszę was, później rozliczana, czy ją dobrze podjęłam, czy ją niedobrze podjęłam, czy jak ten, nie? Za to nie, dobra, z kolegami to tylko tyle, że jak się widzieliśmy, jak ja szłam na nockę, a zmieniałam jego tego z dniówki, to się tyle widzieliśmy, o. I to nasze całe było spotkanie. Plan robił grafik, każdy zaznaczał, który chce mieć wolne dni, no i do tego się dostosowywał ten grafik i było super, nie? Bo grafik to ja na cały rok zrobiłam, no chyba, że ktoś później w tym czasie zachorował, albo coś się stało, no to wtedy przez moment była zmiana, nie? Także ten, praca odpowiedzialna bardzo, bardzo, nie powiem, nie? Poznałam w niej naszą panią kanclerz, byłą. Dobra, taki skośny, on jest z Luwi chyba? Nie. Z Luwi. Ja z Luwi mam też kilka kompletów. Boże. I tym hialuronem, no, psikam. Ten, co by mokre było. I teraz sobie będę resztę robić właśnie ten, bo a nie będę się mordować, żeby robić... O, patrzcie, trochę nawet za mocno to napsikała. No i ten, no, burmistrza Frankfurtu, no, takich, wiecie, takich ludzi podawałam rękę, tak, nie? A poznałam, trudno powiedzieć, że poznałam, nie? No, bez przesady. Ale miałam do styczności, do czynienia i dodatkowo jeszcze często organizowała firma, dla której pracowaliśmy. No bo ja siedziałam przy was w takim, jak to się nazywa, punkcie dowodzenia, nawet nie takie, po niemiecku umiałam wam powiedzieć, to nam napiszę, napiszę wam, jak znajdę, nie? Ten i... Sprawdzałam kto, co i jak, na monitorach miałam, jak był jakiś wypadek, bo się zdarzał, nie, wypadek jakiś, ten, no to się jechało i się tą sprawę wyjaśniało, co i jak, spisywało się i ten, bo lotnisko frankfurckie nie podlega miastu. Nie podlega miastu, moi drodzy, to jest prywatna. Areal prywatny, sobie tu, o, jak już nie poszalałem, to ciągnę dalej. W tamtym miałam ciągnąć, dobra.
gdzie policja nie miała zbyt dużo do gadania, nie? Jedynie co, no to była ta policja państwowa, o, do takich spraw, jak coś tam się stało, nie? A tak to przyjeżdżali, no bo kogoś tam znaleźli nóż, albo ktoś się rzucał, nie, że on tutaj nie będzie kontrolowany. Bo ja siedziałam w tej centrali przy monitorach, nie? A ludzie z mojej firmy, ale zupełnie z innej bajki, z innego, kontrolowali wszystkich, tak jak pasażerów na lotnisku. Nie? Wszystkich pracowników, czy ludzi, którzy tam przychodzili do pracowników, nie? Oni byli od tego, od kontroli. Ja byłam od tego, żeby sprawdzić, kto zacz, nie? I po co ma, tak między innymi, a poza tym mówię, przy monitorach, ktoś tam gdzieś zadzwonił, to się włączyło, ktoś tam się zobaczyło, taki wypadek właśnie był, to się pojechało do tego wypadku, trzeba wszystko spisać, później pisać raporty, także no praca odpowiedzialna, naprawdę bardzo odpowiedzialna, bo mieliśmy, no jak to się, jak to powiedzieć, chce się hajstrak. Tam, także tam było tak, że nie można było od tak wejść sobie, nie? Przyjeżdżam do jakiegoś urzędu, wchodzę, i, bo mam interes, nie? Nie, trzeba było wyjaśnić kto co, co i jak. Ta osoba, do której jak tam jakaś firma przyszła, to musiała po tą osobę przyjść i tak dalej, nie? Także tak to było, no i oczywiście nie żeby broń Bóg nikt nie wjechał. Jakieś poważne sytuacje nie zdarzyły się, za to jak ktoś, oni tam kontrolowali kogoś, nie, a co pani myśli, że ja, bo my mam, nie, mam, nie, co pan ma, bombę, co pan ma, bombę, w tym momencie naciskało się na czerwony guzik, zapadało się wszystko, nie było wyjazdu i czekało się na policję, żeby faceta, no bo powiedział, dwa razy się go trzeba było zapytać, co on ma, nie? Więc przyjeżdżali, sprawdzali, on chciał być taki dowcipny, później dowcipny nie był, jak dostał rachuneczek za takie powiedzenie, nie? Ludzie myślą, że od tak sobie, no i co mnie jeszcze wkurzało w tej robocie mojej, że wszyscy opowiadałam ludziom, co ja robię. Myśleli, że ja mogę bilety załatwić, że ja coś z pasażerami wspólnego mam. Nic bardziej mylnego. Ja pasażerem, to ja tylko widziałam pasażerów, jak sama dziś leciałam. To była zupełnie inna strona bajki, lotniska. I naprawdę nie miałam nic wspólnego, nie? I tak, no, albo ty tam pracujesz, to ty musisz wiedzieć, nie? Na lotnisku pracuje, moi drodzy, 80 tysięcy ludzi. To jest miasto. To jest miasto porządne. Tam mają swoją klinikę, oczywiście policję, mają swoje sklepy, jest tam można. Także tam by człowiek gdzie miałby spać, to by normalnie mógł sobie żyć, nie? No czasami jak ci coś nie dostaną na następny lot, no w tych takich sytuacjach, jak nie było lotu, coś tam się działo, czy maszyna się spierniczyła, czy nie mogła wystartować, czy coś takiego, bo czegoś tam nie miała, to bo to też jest sprawdzane technicznie wszystko, no to faktycznie, moi drodzy, to szłam pomagać tam tym ludziom, uspokajać ich, nie, to jechałam, tu kawałek drogi był tam ode mnie, gdzie pracowałam i razem z ten, tak, no, uspokajaliśmy tych ludzi, znali jakieś tam kąciki, żeby się wyspali i tak dalej, żeby nie myśleli sobie źle, wszystko będzie dla nich załatwione, będą zwrócone koszta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to parę razy się taka sytuacja zdarzyła. Zdarzyła się też taka sytuacja, a to było co roku, w czerwcu, przylatywał samolot żony albo siostry szacha Kataru. No. I ten samolot był do przeglądu przylatywał.
Ja myślałam, że to jest czarne, to jest fiolet. Widzicie? Do przeglądu on przylatywał, ten samolot, i stał sobie, i wtedy ekstra pilnowało się tego samolotu. Wtedy każdy, kto tam, bo tych ludzi za dużo też nie było do dyspozycji, no to pytał się szef, nie? Jeden czy drugi, czy ma ochotę sobie tam popilnować, nie? Tego samolotu. A czemu nie? Kurczę, siedzieć, wiecie co, czytać książkę i dostawać za to pieniądze, to nie każdy potrafi, nie? No. Także ten, ale byliśmy też oczywiście w środku, z samej ciekawości, jak on tam wygląda. No to, moi drodzy, normalnie obłęd. Obłęd w ciapki. Dywany o takiej grubości, nie? Wszystko w marmurach, w złocie, w prawdziwym złocie. Także jak człowiek tam wchodził, to zupełnie, zupełnie inny świat, że to budziło, no. No ale jak sobie pomyślałeś, że musisz chodzić w turbanie, że nie masz prawa jazdy, no to ten, nie? Któregoś razu przyjechali, jak już były te największe samoloty świata dopuszczone do lotów. Katar miał chyba 4 nawet, nie? I to przyjeżdżali technicy, inżynierowie, uczyć się jego, no, jak to się robi, przeglądu, o. Nie? Jego przeglądu się uczyć, poczekajcie. No i pierwszą osobą, z którą mieli do czynienia, byłam oczywiście ja, nie? I, no, jeden się autentycznie zakochał we mnie. Nie? Normalnie mówię wam, że stał bidoczek i do Kataru chciał, żebym pojechała. Ja teraz sobie wezmę tego, bo to jest taki toperek, i zobaczę, jak ten toperek będzie wyglądał. No, jestem sama ciekawa. Sama ciekawa? No, jestem ciekawa. A, tak sobie potoperkuję. O, tak się popscy. Sobie też to. O, oko, po. Także, naprawdę, stał zakochany jak nie wiadomo co. A koledzy z tej innej działki, no kochana, to ty sobie teraz ten, kup sobie turban, znaczy turban do chustę, nie? Jak chcesz, jak cię kocha do tego Kataru, jak będziesz tam 70. żoną, nie? Z kolei, no śmialiśmy się serdecznie sami ze mnie. O, w ten sposób mogę być też trochę po ten, po psika. I wezmę sobie właśnie tego toperka na sam czubeczek, o. I tak sobie nim... No, koleś. On nie chce. Jaki wredny. Taka jego małpa. To jest faktycznie toperek. Dobra, to wezmę tego teraz. No to już jakby lepiej, nie? Ale no to już za mało. Za mało wesoło. Francuzi bardzo często byli, bo to... Bo Airbusa, nie? Ten największy samolot świata wybudował Airbus. I byli bardzo Amerykanie, Anglicy. Bo z kolei silniki tego były z Rolls-Royce'a, nie? Więc oni tam mieli... No uczyli tych ludzi, którzy, wiecie, robili ten, jak co i tego, nie? A teraz samolot stoi na odstawce i wygląda, wywieźli gdzieś, wezmą go, rozbiorą na żeletki albo coś. A Eligia, teraz mówię do ciebie, namocz sobie, albo nie namocz, weź sobie taki plaskaty jak ten. Przeciągnij sobie tak, żeby miał jedną stronę, i ciągnij nim w tą stronę od końca. O, widzisz? Ja mówię, tak jak nieraz zajeżdżam ten, ale ja robię sobie tutaj tak, o. Widzisz? O, tak robię. Mam nadzieję, że się na coś tobie przydałam, dziewczyno. Codziennie było coś innego, nie było
ciągle to samo, zawsze coś się działo. Jak na przykład któregoś razu patrzymy, podjechał taki bus średniej wielkości, wysiadło z niego, nie wiem, 15-20 bab, ubranych w białe te wszystkie habity, torby miały ze sobą takie papierowe, z Chanela, takie wiecie, nie? Drogie pełno tego miały i wiecie, pchają się do nas, a my, szczeny nam poopadały, a gościu mówi, że oni tu samolot czeka na nich i oni tu muszą iść i do samolotu, nie? Ja mówię, że niestety nie tu, tylko trzeba pojechać troszkę dalej, w tym momencie skręcić taką małą uliczkę i zaraz będzie pan na lotnisku dla małych jetów. No i tak ze 2-3 razy tak się zdarzało, chociaż z tymi babami to jak jazgot, Matko Boska, jedna przez drugą. Jak wiecie, jak nie przymierzałem z indyki. Matko jedyna, on je tam, nie wiem, wiózł, czy kto to był, one były same. Te kobity tam, żony jakiegoś, 40 żon któregoś tam, ten. Jezu, jaki jazgot, jakie to było, niesamowite po prostu. No i normalnie w pracy, jak też nie było tego samego, jak człowiek wszedł, ja już powiedziałam do nich wszystkich, że niech ja od kogoś usłyszę pół słowa, że fajny jest dzień, nie? Uduszę. Uduszę w cholerę jasną, bo zawsze, ale to zawsze tak było, jak ktoś zapodał, że fajny jest dzień, czekajcie, może ja znajdę i będę robić, nie? Że fajny jest dzień, to w tym momencie, kochani, zaczynał się cyrk i cudze małpy. Po prostu w życiu by sobie człowiek nie wymyślił takiej sytuacji, jaka się działa. Jaka się zadziała w tym, nie? W tym momencie. Nie wymyśliłby sobie człowiek sam. Już później oni sami byli tacy... Czekajcie, bo nie wiem, gdzie ta biała jest. Ciało, a to wezmę tą białą. Ta jest w sumie nawet lepsza, bo ona taka nie, tak grubo nie smaruje tych. O. I naprawdę, Boże, jaki dzień, taki spokojny dzień. A zamknij się, jeszcze raz. Jeszcze jedno słowo na ten temat, nie? Także to naprawdę to było po prostu pewne, że bo to, jak ktoś takie zdanie powiedział, to było absolutnie pewne, że będą cyrki i cudze małpy. I tak było, moi drodzy, tak było, nie? Zdarzył mi się Polak, który nie chciał zrozumieć, że tu jest, że to nie jest tak, że się wchodzi i ten, tylko trzeba odpowiednich przepisów przestrzegać. I ja przy takich ludziach, bezczelny, krzyczący i tak dalej, to ja zapominałam języka polskiego w gębie. I mówiłam do niego po niemiecku albo po angielsku. A że tam dukał, to może w końcu zrozumiał, no bo zrozumiał, nie? I szedł, tego to nie zapomnę do końca życia. I co? I na cały, a kurde, nie? Wam, macie, a ja, panie, po polsku, ja rozumiem każde słowo. Normalnie stanął, jakby mu wbili nóż w plecy. Odwrócił się, ale ja tak nie do pani. Mówię, dobra, dobra. I trzeba uważać, mówię, w takim kraju jak Niemcy to trzeba uważać, nie? Bo tu jest czasami tak i tak bywało, że na zmianie nie było żadnego Niemca, albo był jeden. I wtedy on był obcokrajowcem. Wesołego jajka! Także dla mnie, wiecie, to jest normalne, że ja pracuję, że ludzie z przeróżnymi kolorami skóry i tak dalej, nie? Dla mnie to nie ma różnicy. Człowiek jest człowiek. Jakiś świnia to świnia, niezależnie od koloru skóry, a człowiek jest człowiek. Dobra, to ja teraz sobie, tak widzicie, tak sobie gadam i sobie te oczy pomaluję nawet z wami. Wzięłam tą wychwalała Giturec. I bez... Fu. Nie włosy. Wezmę tak, jak Marzenka mówi, najpierw od spodu i tylko troszeczkę.
od tam, gdzie rosną i tylko troszeczkę. O. O, o. Także wiecie, dla mnie, ja się w Polsce nasiedziałam za biurkiem, ale fajną miałam też bardzo pracę. Ale tu, to ja bym już nie... Ja już po 5 latach wykonywania zawodu, którego się tu wyuczyłam, bo oczywiście, kochani, ja sprzątałam po ludziach, a jakże? Miałam tych płucek w jasną cholerę. Pracowałam, sprzedawałam jako sprzedawca w miejscowym warzywniaku, nie? Także wiecie, ten, ale co ja mówię, powiedzieć, do końca życia, kobieto, będziesz pucować, chodzić, sprzątać po ludziach, kiedyś to ci, wiecie, to ci bokiem wyjdzie, no przecież ten, nie? No i postanowiłam, że pójdę do szkoły. I sobie wyszukałam szkołę. Szkołę, ten, no, to się mówi, urząd pracy mi płacił za to, a ja tą szkołę znalazłam. Nie? I pamiętam, jak dyrektorka szkoły, tego innej szkoły, no tak, no tego instytutu, mówi do mnie, że ach, w tym zawodzie, bo mogłam być jako, jak to się mówi, z ruskim coś tam było, nie, z językiem rosyjskim. To specjalna nazwa była tego, a wtedy był czas, że ruski był wtedy bardzo, bardzo poszukiwanym językiem. To jest Ewelin, patrzcie, jestem tak ślepa i teraz biorę to seksy. Seksylarz, ale wiecie co, może jeszcze coś, jak tak tutaj widzi do mnie, aha, to jest ten z Vibo, to jest nie z Kobo, tylko z Vibo, ja wiem, że jest z Kobo, co dziewczyna mi tutaj, tak, ale mówi do mnie tutaj, ale tutaj, mówi, tu ma pani 30-50% w tym ruskim, nie, że pani znajdzie pracę, możliwe, że te, a tutaj w tym zawodzie, to pani ma 99,9%. No to pani wybrała ten zawodu, który 99,9%, nie? To nie wybralibyście, też byście wybrali. No. Tylko że ja wiedziała, że to takie, wiecie, jest cyrki cudze małpy, że największą ilość kalek życiowych tam można znaleźć właśnie z tym zawodem. Ale wiecie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ poznałam moją pierwszą... O, widzicie? Coś strasznego. Poznałam moją w pierwszej mojej pracy, która jest w wieku mojej córki. Od, żeśmy się pierwszego dnia po prostu... Tak jakbyśmy się znały, wiecie, już nie wiadomo ile czasu i tak nam ten... Ach, bo ja obsikałam przy okazji, okej. Okay. No i teraz biorę tym... No. I robię resztę. No, także nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło. I w tej pierwszej pracy szefostwo było, to była tragedia, ale współpracownicy byli bardzo fajni. Raz jedna, to była Turka czy coś, w Kawasaki. I ja ją miałam zastąpić na urlopie. To ona przecież na urlop nie idzie, ona się bała, że jej tą pracę zabiorę, czy coś, nie mam pojęcia, nie? Bo tam w tej nowej firmie, w tej pierwszej firmie pracowałam, och, ponad 2 lata jak skoczek. Po prostu to tu, to tam, nie musiałam się nigdzie tam... Także tak to było. Coś tak patrzę, że może by tutaj coś, tu coś? Nie wiem, ten fiolet taki? W sumie nie wiem, ale nie robię tego często. Bo to jest różowa z... No, sobie tu trochę... O. Rzadko to robię. Powiem, a jak widzę, że ktoś naciąga, to normalnie łapy bym ucięła. Autentycznie. A on łapy bym ucięła.
okej, no to co, resztę sobie zrobię, bo mi się zagada 11 minut. Na śmierć, bo tej mojej robocie, to ja kiedyś napiszę książkę. To, co tam nieraz się działo, to... Najbardziej pomysłowy autor książek by tego nie wymyślił. Czy co ja sobie zrobię ten fioletem? Widzieliście, co sobie wykonałam na oczach paletką Victoria. Można sobie, to jest nie za wiele kolorów, ale można naprawdę nimi dużo zrobić. Myślałam, że jest czarny, czarny okazał się taki śliwkowo-węgierkowy. I w sumie specjalnie dużo go nie kładłam na dół, tak bardziej przezroczyście, troszeczkę podpicowałam pstceniem się i mam nadzieję, że wygląda całkiem przyzwoicie. Na ustach co mam? Na ustach mam mój nieśmiertelny Maybelline 760. Jest matowe. Zatem widzicie, co ten paletka jak najbardziej z okazji, że kupiłam drugą, bo tej nie mogłam znaleźć. Ta będzie, kochani, już do rozdania. Do rozdania, bo będzie duża paka, bo będą dwie okazje naraz, dwa w jednym, czyli będzie, no 4 lata już minęło. No i czekam teraz na te 3000 subskrybentów. No. Kochani moi, dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję za kciuki, za komentarze. I co? No oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Takiego uczucia wewnętrznej radości, jakie ja mam codziennie rano od rano. Otwierając oczęta, że ja nigdzie nie muszę do roboty, nie muszę. Ja już, wiecie co, już jutro będę musiała iść na przedostatnią fizjoterapię. Jeszcze nie jest do końca super, ale tam już nie ma co robić, sama w domu poćwiczę. Bo to wiecie, bo jeszcze to muszę. Nie? Jak ja mam jakiś termin, to jest w ogóle dla mnie, jakby się świat walił. Jestem tak szczęśliwa, że z tym czasem moim mogę robić to, co żywnie mnie się podoba. No, sami widzicie, jak to jest. 5 minut już gadam, bo sobie włączyłam, nie? Będzie długi filmik. Będzie długi. Kochani moi, jeszcze raz dziękuję Wam z całego serca i widzimy się w następnym filmiku już niedługo. Pa, pa! Mua. Mua. Thank you.